Ponad 150 osób wzięło udział w trzecich otwartych dolnośląskich zawodach łuczniczych w Księgienicach. Ten do tej pory mało popularny sport cieszy się w regionie coraz większym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Udział w księgienickich zawodach mógł wziąć każdy mieszkaniec Dolnego Śląska, niezależnie od wieku. Łucznictwo przyciąga zainteresowanych także przez sukcesy naszej kadry juniorów, do której należą m.in. mieszkańcy gminy Lubin. W Księgienicach to zawody dla amatorów, ale emocji i uczestników nie brakuje nigdy. Jest po prostu zainteresowanie tą dyscypliną sportu, no i mówię, a szczególnie dzieciaczków. Podczas dolnośląskich otwartych zawodów łuczniczych przeprowadzono konkurencje indywidualne oraz drużynowe. Najchętniej do zawodów zgłaszali się ci najmłodsi. Niektórzy by dopiero nauczyć się strzelać, inni by zdobyć puchar. Chciałbym się nauczyć na przykład. Strzelać z łuku raz na kolonii. Mieliśmy takie właśnie zabawy strzelania z łuku i mnie to zaciekawiło. Dlatego się postanowiłem zapisać. W Księgienicach łucznictwo weszło w krew już wszystkim mieszkańcom. Chcemy tutaj stworzyć taką tradycję tu w Księgienicach, że będą to dolnośląskie, otwarte dolnośląskie zawody łucznicze. No i chcemy tu propagować tą dyscyplinę sportu. Jest tu akurat taki sport dla wszystkich. Nie wymaga on tak dużego treningu, a zabawa jest bardzo dobra. W tym roku to trzecie dolnośląskie otwarte zawody łucznicze. Kolejne edycje mają przyciągać jeszcze więcej uczestników.